Cześć, witajcie w kolejnym Astrofonie, czyli w serii, w której odpowiadam na wasze astronomiczne pytania i tak będzie też dzisiaj, ale na początek, jak zwykle, tradycyjnie ciekawe komentarze. Billy Joe Armstrong urodził się w 1972 roku. Pierwsze lądowanie na Księżycu miało miejsce w 1969 roku. A wy dalej wierzycie, że Amerykanie byli na Księżycu, tak? Poleciał tam przed swoim urodzeniem? Łykacie wszystko jak pelikany. Polecam przeczytać, doinformować się Lemingi. To oni chcą, żebyśmy tak myśleli. Manipulują nami. Doktor Jacko. Ile ważyłaby szklanka, czy na przykład łyżka czarnej dziury? Często widać tego typu porównania o innych ciałach niebieskich. Czy w ogóle nie można o tym mówić, bo cała masa mieści się w jednym punkcie? Skąd wiadomo, jaka jest masa czarnej dziury? Okej, dwa pytania w jednym pytaniu, więc trzeba będzie to trochę rozbić. Najpierw opowiem o tych łyżeczkach i ich wadze, czy też masie, a potem porozmawiamy o tym, w jaki sposób sprawdza się masę takiej czarnej dziury. Dobra, więc jeżeli chodzi o łyżeczkę materii, na przykład z takiej gwiazdy neutronowej, no to mniej więcej jest to policzone. Neutronium, z którego składać by się miała czarna dziura, czyli bardzo ciasno upakowane ze sobą neutrony, no ważyłoby tyle, że gdybyśmy wyjęli taką łyżeczkę takiej materii z czarnej dziury, to ta łyżeczka razem z tą materią ważyłaby mniej więcej 10 milionów ton, czyli bardzo dużo. Problem jest tylko jeden, a właściwie wiele jest problemów, no bo jak w ogóle pozyskać taką materię, ale ten problem jest dosyć ciekawy, no bo wyobraźmy sobie, że wyciągamy takie neutronium z gwiazdy neutronowej. Ono może pozostawać w tej formie tylko i wyłącznie dlatego, że panuje tam olbrzymia grawitacja, ten olbrzymi ścisk, no można powiedzieć, że ściska i degeneruje tę materię. Natomiast gdybyśmy zabrali to neutronium z gwiazdy neutronowej, no to na zewnątrz nie ma już takich warunków i w tym momencie całe to neutronium by się nam rozprężyło, no dosłownie jak gaz wylatujący z butli, gdzie wcześniej był pod ciśnieniem. Najprawdopodobniej przeobraziłyby się te atomy, z którego to było wszystko zrobione, do żelaza, no bo to jest ten pierwiastek, który jest najbardziej stabilny, więc wyobraźcie sobie, że nagle 10 milionów ton żelaza przygniata was po wyjęciu łyżeczki materii gwiazdy neutronowej. Jeśli chodzi o czarną dziurę, to tutaj będzie problem, bo tak jak zauważyłeś, no nie ma raczej czegoś takiego jak powierzchnia czarnej dziury, jak ta bryła czarnej dziury. To faktycznie wydaje się być punkt, przynajmniej z takich obliczeń, które są dostępne w tym momencie. No ta osobliwość wydaje się być jednowymiarowym punktem i ciężko by było taką łyżeczkę tego nabrać. Czarna dziura może jedynie puchnąć i im bardziej masywna jest, tym szerszy jest horyzont zdarzeń, czy też jego promień jest po prostu dłuższy. Natomiast jeżeli chodzi o masę czarnej dziury, to możemy ją określić na przykład z pomocą mapowania odbicia. Brzmi dosyć dziwnie, już tłumaczę, o co chodzi. Patrzymy na taką galaktykę, jakiś kwazar, no generalnie patrzymy sobie, jak to tam wszystko wygląda i patrzymy na to, jak światło rozchodzi się w gazie, który jest dalej w galaktyce, na przykład na jej obrzeżach, a jak rozchodzi się przy samym centrum galaktyki, tam gdzie no, spodziewamy się znaleźć czarną dziurę. No i w tym bardziej gęstym środowisku to światło oczywiście rozchodzi się wolniej, dużo wolniej, ulega różnego rodzaju odbiciom. Natomiast w tym bardziej rozprężonym środowisku tego nie ma. Porównuje się generalnie prędkości, no i dzięki temu jesteśmy w stanie określić, gdzie mniej więcej znajduje się granica czarnej dziury. A mając to i patrząc na ruch całej materii dookoła niej, jesteśmy w stanie wtedy wyznaczyć jej masę. Więc taki na przykład właśnie sposób jest używany do wyznaczania mas supermasywnych czarnych dziur w centrach galaktyk. Dzik! Ja mam inne pytanie, może głupie, ale czy na jednej orbicie mogą krążyć dwie planety? No i teraz jest pytanie, czy formalnie, czy realnie, bo tutaj jakby będzie różnica. Jeżeli tylko formalnie, no to okej, najpierw przyjrzyjmy się temu, jakie warunki musi spełniać dane ciało niebieskie, żeby w ogóle można było o nim mówić jako o planecie. Po pierwsze, musi uzyskać równowagę hydrostatyczną i przyjąć sferyczny kształt, czyli po prostu stać się kulą. Po drugie, musi krążyć dookoła gwiazdy Słońca w przypadku naszego układu planetarnego, a nie dookoła innego obiektu, na przykład jakiejś innej planety. No wtedy możemy mówić dopiero o planecie. I po trzecie, i ten punkt jest tutaj bardzo ważny, zabawimy się w kosmicznego prawnika, po trzecie, musi oczyścić swoją orbitę ze wszelkiego rodzaju planetozymali oraz konkurencji w postaci właśnie innych planet. No i jak widać, formalnie rzecz ujmując, taka planeta posiadająca drugą planetę na tej samej orbicie nie mogłaby być nazywana planetą. Natomiast to jest tylko oczywiście formalne podejście, no bo gdyby Ziemia, która jak najbardziej jest planetą i możemy ją tak no, na zdrowy chłopski rozum traktować jako planetę, miała taką drugą Ziemię na swojej orbicie, no to no okej, pewnie z formalnego punktu widzenia nie nazywałaby się planetą, ale no tak moglibyśmy ją określać. Jeżeli myślimy tutaj o jakimś obiekcie klasy Ziemia, czyli wielkości masy ziemskiej, który mógłby się znajdować na tej samej orbicie, to owszem, matematycznie, z matematycznego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taka planeta znajdowała się na orbicie wspólnie z inną planetą. Zresztą robiliśmy taki eksperyment na drugim kanale Astro Chillout w serii Universe Sandbox i tam faktycznie udało nam się uzyskać stabilną orbitę posiadającą dwie planety masy ziemskiej. Czy to byłoby na długo stabilne? No, żaden układ nie jest tak naprawdę wieczny. Nawet układ słoneczny jest w danym geologicznym czasie stabilny, ale za ileś miliardów lat prawdopodobnie dojdzie do jakichś różnych właśnie perturbacji i pewne planety pozmieniają swoje orbity. No ale z punktu widzenia człowieka, czy nawet jakiegoś takiego długiego okresu milionów, miliardów lat, no to można powiedzieć o tym, że układ słoneczny jest stabilny. I taki układ też mógłby być stabilny, aczkolwiek na pewno dużo mniej niż jedna planeta na swojej orbicie, no bo różnego rodzaju zawirowania mogłyby sprawić, że taka planeta po prostu by się z planety oddaliła. I takim zawirowaniem najprawdopodobniej, czy z takim zawirowaniem mieliśmy do czynienia w Układzie Słonecznym, ponieważ przyjmuje się, że Gaia, planeta, z którą zderzyła się prawdopodobnie Ziemia na początku istnienia Układu Słonecznego, istniała właśnie na tej samej orbicie i w jakiś sposób została spowolniona tak, że przecięły się ich ścieżki. Więc tak to, mój drogi, wygląda. Więc zależy od tego, z jakiej strony patrzeć. Jak będziesz patrzył, tak będziesz miał. Krzysztof Hindan. Czy jest możliwe, aby wykorzystać obrót naszej planety do produkowania energii? No poniekąd wykorzystujemy obrót naszej planety do pozyskiwania energii. Turbiny wiatrowe wykorzystują fakt istnienia wiatru, a ten jest powodowany m.in. właśnie obrotem naszej planety, czy też ruchem obrotowym naszej planety. Natomiast ciężko jest mi sobie wyobrazić jakąś taką elektrownię, która mogłaby wykorzystywać sam ruch, ponieważ, no cóż, jesteśmy w tym samym układzie, no i poruszamy się razem z naszą planetą, więc byłoby to trochę jak dmuchanie w żagiel siedząc w żaglówce. No daleko byśmy nie popłynęli. A jeżeli chcielibyśmy jakieś lewitujące magnesy, które by ewentualnie mogły indukować prąd elektryczny, no to niestety tutaj musielibyśmy dużo energii zużyć na to, żeby taki magnes w ogóle mógł się unosić w powietrzu, czy też prawda, jakieś tam śmigła, czy w jakiś inny sposób musiałby być napędzany. No, gdyby nam się udało jakiś taki nadprzewodnik działający w temperaturze pokojowej i przy obecnym ciśnieniu wytworzyć, który pozwoliłby na taką lewitację, to być może faktycznie moglibyśmy opasać równik ziemski właśnie jednymi magnesami, drugie lewitowałyby nad nimi i coś takiego można by było wykorzystać. Aczkolwiek jest to bardziej fiction niż science. To raz, natomiast Ziemia spowolniłaby z tego tytułu, gdybyśmy zaczęli zabierać tę energię obrotową. Także o tym też musimy pamiętać. Natomiast gdyby udało się taką technologię opracować w jakiś sposób, to widziałem wyliczenia, które mówiłyby, że gdyby, bo tutaj zachodziłoby spowalnianie naszej planety oczywiście, gdybyśmy tej energii trochę obrotowej zabierali, gdyby spowolnić obrót naszej planety o 1 sekundę na dobę, czyli teoretycznie niedużo, to zaspokoilibyśmy dzienne zapotrzebowanie całej planety na energię elektryczną. Kącik heretyka. Jaka grawitacja? https://ioutu.be/g1arfmxvyf0 Płaska i nieruchoma Ziemia z małym i bliskim Słońcem. Prawdziwy film, a nie kreskówki od oszustów z NASA. Wystarczy? Czas zacząć zadawać pytania. Czemu nas oszukują? Bardzo proszę. Kącik heretyka. Buciek. Czy wraz ze starzeniem się wszechświata byłoby możliwe zmienienie się praw fizyki? Na początku to wszystko wyglądało trochę inaczej, więc czy tuż po wielkim wybuchu prawa fizyki wyglądały inaczej? Jak to mówił główny mechanik Scotty, I can't change the laws of physics. Nie no, prawa fizyki nie były inne na początku istnienia wszechświata po wielkim wybuchu, tylko można powiedzieć, że wszechświat wyglądał inaczej, był złożony z innych elementów, ale prawa fizyki były takie same. Jeżeli mówimy tu oczywiście o tych jakichś takich pierwotnych ustawieniach, wobec których, że tak powiem, wszechświat działa, no i tworzy się materia, działa energia i tak dalej. To jest no raczej niezmienne, przynajmniej z tego, co na dzisiaj wiemy, no wszelkie prawa fizyki w całym wszechświecie działają tak samo, no i ulec zmianom nie mogą. Zmieni się forma istnienia wszechświata, jeżeli na przykład wszechświat miałby skończyć przez wielkie wychłodzenie, wielkie rozproszenie, po prostu wszystkie, cała materia by się zamieniła w taką jednolitą zupę różnego rodzaju cząstek, no to owszem, mamy zmianę tego, co jest teraz. Już wszechświat nie wygląda tak jak teraz. Nie ma galaktyk, nie ma gwiazd, nie ma planet, nie ma niczego, jakby to powiedziała jedna osoba. Natomiast prawa fizyki cały czas działają tak samo. Jest grawitacja, jest promieniowanie elektromagnetyczne, no tylko oczywiście w zupełnie inny sposób się przejawia w tym momencie, no bo te parametry wszystkie, mimo że pozostają takie same, to tak jak powiedziałem, forma jest w tym momencie inna. Więc nie sądzę, żeby tutaj można było coś zmienić i żeby jakiekolwiek zmiany mogły zachodzić. Natomiast biorąc pod uwagę hipotezę wieloświatów na przykład, no to owszem, tam możemy mieć do czynienia z wszechświatami o różnych parametrach. To znaczy parametrach początkowych, według których właśnie potem to wszystko się dalej dzieje. I na przykład możemy mieć wszechświat, w którym nie zaistnieją protony zupełnie, bo kwarki będą zbudowane inaczej, będą miały na przykład inne masy, albo masa Plancka będzie zupełnie inna, albo no cokolwiek innego tutaj możemy sobie wybrać. Natomiast te parametry raczej nie ulegną zmianie, bo czemu miałyby ulec w obrębie naszego wszechświata. Radek Janiec. Kiedy wystygnie jądro Ziemi i jakie tego mogą być skutki? Tak, jądro Ziemi stygnie, to musimy sobie powiedzieć i tego musimy być świadomi. Stygnie od początku, kiedy planeta właściwie się pojawiła. Na początku była cała rozżarzoną kulą magmy, potem skorupa z zewnątrz zaczęła stygnąć, potem jej wewnętrzne części zaczęły stygnąć, a płaszcz zaczął stygnąć, natomiast w tym momencie dalej mamy do czynienia z płynnym zewnętrznym jądrem oraz stałym jądrem wewnętrznym. Ciśnienie, które tam panuje, powoduje, że jest to właśnie zestalone jądro. Wiemy o tym między innymi poprzez badania geologiczne, sejsmologiczne właściwie bardziej nawet, ponieważ fale sejsmiczne są w stanie dotrzeć z jednego krańca planety na drugi, przejść przez planetę i gdyby nie jądro stałe w środku, no to coś takiego by nie miało miejsca najzwyczajniej w świecie. No i to jądro powoli też stygnie, natomiast będzie stygło jeszcze przez 91 miliardów lat. Tak mniej więcej oszacowano, że tyle czasu to jeszcze zajmie, żeby zupełnie wystygła. Co wtedy by się stało? Otóż Ziemia mogłaby skończyć jak Mars. Mars ma właściwie wystygnięte jądro, wygasłe można powiedzieć jądro, przez to nie ma żadnych procesów wulkanicznych, nie ma procesów tektonicznych, nie ma też atmosfery i to jest właśnie ten problem, ponieważ płynne jądro obracające się wokół tego jądra zestalonego wzbudza pole magnetyczne, no i mamy naszą magnetosferę, która chroni naszą atmosferę przed wywianiem przez cząstki wiatru słonecznego. Mars takiej magnetosfery nie posiada i przez to jego atmosfera została wywiana, więc tak samo ziemska atmosfera bardzo mocno by się uszczupliła. Co prawda Ziemia jest masywniejsza niż Mars, więc jej siła przyciągania jest również większa i przez to ta atmosfera mogłaby być grubsza niż na Marsie obecnie, ale i tak bardzo, bardzo rozrzedzona. No, my na pewno nie moglibyśmy żyć spokojnie na powierzchni takiej planety. Natomiast nie musimy się chyba przejmować tym, że jądro wystygnie, ponieważ dużo wcześniej Słońce zakończy swój żywot. To już za jedyne 4,5 miliarda lat, moi drodzy. Więc 4,5 miliarda lat do 91 miliardów lat. Jak widzimy, prosta matematyka. Jednak chyba nie ma co się bać wystygnięcia ziemskiego jądra. No cóż, moi drodzy, to już ostatnie pytanie w dzisiejszym odcinku. Na koniec oczywiście nie pozostawię was na weekend bez astronomicznego suchara. Dzisiaj Punterlotek. Dlaczego w jeziorach Tytana trudno się pływa? Bo wymaga to tytanicznego wysiłku. Dzisiaj muszę wziąć kąpiel. Przyjmowanie płynów tylko jamą ustną nie wchodzi w grę. Muszę jak żaba przyjąć ją po prostu całą powierzchnią ciała. Dziękuję ci bardzo, Lotku. A ja z wami widzę się już w kolejnym odcinku Astrofonu i pamiętajcie, astrofaza dla głodnych kosmosu.